Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kałach, dziękuję za bardzo pozytywne przyjęcie tej miniserii na kanale. Było ogromnie dużo łapek w górę, ogromnie dużo komentarzy. Dzięki bardzo serdecznie i zapraszam Was na drugi epizod serii. Czy da się, moi drodzy, przygotować Polskę na wojnę na dwa fronty? Zapraszam bardzo serdecznie. Skończyliśmy w momencie, w którym polskie armie i polskie wojsko przypuszczało ofensywę na Królewiec i od tego momentu będziemy kontynuować. Pamiętajcie też, że jeżeli seria Wam się podoba, fajnie by było, gdybyście zostawili lajka. Jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje, no to serdecznie zapraszam. Nic Was to nie kosztuje. Na eneba.com możecie kupić taniej Hearts of Iron z kodem KRL. Bitwa o Królewiec, moi drodzy, jedna z ważniejszych rzeczy, którą musimy tutaj wygrać, że tak może głupio powiem, ale jeżeli Królewiec padnie, to moje marzenia wstaną. Jesteśmy w stanie się tutaj utrzymać, nie mogę niestety lastendować, mam siłę polityczną, wrzuciłbym tutaj coś, ale 2000 pistoletów tylko, pociągów bardzo mało, wszystkiego coraz mniej. Królewiec został zajęty, patrz, przeoczyłem, mamy to. I teraz, moi drodzy, będziemy jechać na Kłajpedę. Tymi dywizjami wyczyścimy tutaj. Leć na północ, wyblokujcie tutaj dywizję. Lecimy na Kłajpedę jak najszybciej, musimy ich tutaj wymęczyć. Nasze dywizje atakują. Nie wiem, czy damy radę tu powstrzymać Niemców. W sumie Andersowi włączamy plan. Trzeba mu uruchomić plan. Ty, odetnijmy tutaj tę dywizję. Na froncie tragedia. Powiem wam tak, na tym froncie będzie ogólnie bardzo słabo. Ale to naprawdę bardzo, bardzo słabo. Tutaj zablokujemy przejście, żeby tu przyszły posiłki. Tutaj będzie bardzo słabo. My się musimy bardzo mocno cofnąć z Poznania. I to definitywnie. Tutaj te 5 dywizji zostanie może w obwodzie, chociaż szkoda mardować dywizji na obwód, nie? Jak tam Kłajpeda wygląda? Dobra, panie Anders, wszyscy macie szturmować Kłajpedę. Wszyscy, bez wyjątku. No i świetnie, zobacz. Gościu, zwycięstwo bezproblemowe. Bezproblemowe zwycięstwo. I panie Anders, teraz pan, wracasz pan tutaj na front. 10 dywizji od pana Andersa zabiera. 13 nawet. To są trzej generałowie, którzy będą bronili narodu, że tak powiem, polskiego, tak? Te 13 dywizji dołączy do śmigłego Rydza. Dołącz do Rydza, bo i tak nikogo innego na razie nie mam. Wrzucam panu dowódcę... Boże, tylko nie Sosnowski. Dobra, dajcie już tego Andersa. I przenosimy te 13 dywizji, ten rejon, do Francji. Kto by się spodziewał, że Polska będzie Francję ratować podczas II wojny światowej, nie? Dobra, tutaj widzę, jest Śląsk trzymany, tu widzę, mnie odepchnęli. Poznań będzie cholernie ciężkim terenem do obrony. Oczywiście dziękuję za lendlease od Kanady. Ile mam karabinów? 1800, bardzo mało? Bardzo mało. Lecz ja liczę na to, że Niemcy w pewnym momencie wypowiedzą wojnę Belgii i Holandii, bo już widzę, o, już widzę, mają cele. Zakazanie segregacji? Dobra, to teraz powinien manpower lecieć jak woda. To mi się bardzo podoba. Zróbmy może lepsze koleje. Albo 5% tańsza produkcja broni. A dobra, zróbmy to. To i tak się nie przydaje, zróbmy cokolwiek, nie? Nasze 13 dywizji, moi drodzy, desantuje się tutaj. I teraz naszym celem jest wyprodukowanie 24 dywizji. Zaraz wam powiem dlaczego. Ty, jak na razie widzę, bardzo mocno się trzymamy. Tutaj jest ofensywa robiona cały czas. Czekaj. Spróbujemy uderzyć polskim wojskiem do przodu i zająć dogodne pozycje na linii rzek tutaj przy Wrocławiu. To byłyby wspaniałe pozycje defensywne, które w przyszłości mogłyby służyć jako przyczółki też ofensywne, nie? Gdybyśmy chcieli ruszyć na przykład i wyzwolić Czechy. Tutaj widzę, nasze wojsko będzie bezproblemowo rozbijało Niemców na linii frontu. Boże, kochany, no zobacz, co tu się dzieje, chłopie. My tu prowadzimy normalnie legitną ofensywę, no. Pyk, pyk, proszę o pole zająć. Proszę się bić dalej o Gliwice. Stać, 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 stać. Wszyscy się macie zatrzymać. Pierwszy perk dla gościa, przepraszam, od razu wybieram tutaj to. Niemcy znowu zmadowani. Oj, 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 ci Polacy nas atakują na froncie, a ja robię pyk i oni robią bum. I przypominam, gram na tym szablonie template'ów, nie? Jak go pokazałem w poradniku z template'ami, to ludzie się ze mnie śmiali. Ja to rozumiem, nie? Bo teraz rozpięto 20 nie działa w tej grze. I później robię coś takiego i mam takie, kurde, czy ono na pewno nie działa? Wiesz, o co chodzi? Cholera już wie, co jest z tym Hearts of Iron, nie? Dobra, przestań atakować. Musimy się skupić na okopaniu. No i może teraz zrobimy to i budujemy dalej fabryczki. Mamy ile pistolecików? 5000, więc już sobie wrzucimy tutaj. Wiecie co? Wrzucimy sobie 24 dywizje konne. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj jest defensywa. Tutaj byście mogli uderzyć. Boom. I jeszcze dwie dywizje. Boom. Żeby nie przebili mi tej prowincji, nie? To by było lipa, gdyby to przebili. Staramy się to utrzymać? No i co, zdobędziesz to, Andrzej? Kurde, zdobędziesz. Powinieneś. Czekaj, bum. Dasz radę? No, kurde, stary, ile oni tu posiłków dosyłają? No, halo. Jezus, Niemcy, wycofujcie się stąd, no. No. I to mi się podoba. Jesteśmy na linii rzek. Tutaj jedną prowincję straciłem, ale to nie problem. Tutaj jest git. Tutaj robią kontrofensywę na Poznań, to ja też im zrobię kontrofensywę. Właśnie o to chodzi w Hearts of Iron, żeby też patrzeć, mieć... Wiesz, nie miej rąk z drewna, nie? Wiesz, o co chodzi? Spauzuj se grę, graj se na czwórce. YOLO 4-2-0, wiesz, odbijamy Poznań. Dobra, i cały Poznań odbity. Zyskaliśmy trochę terenów, to by się przydało zająć definitywnie. Właśnie teraz tutaj uderzymy naszymi trzema dywizjami, czekaj. Zrobimy tak, dwie dywizje stąd będą szły tu i tu.
I w momencie, gdy tu dojdą, dopiero ruszę tymi dywizjami, nie? Okej? Okay? Świetnie. Ale się napotoczysz. Oj, Andrzejku. Ja wiem, że mówię Andrzejku bez powodu. Już mi ludzie w komentarzach piszą, zostaw tego Andrzejka tu siochu, wiesz, i tak dalej. Ale to bardziej dla beki, tak? Więc nie musicie się martwić. Dobra, fabryki wojskowe robimy dalej, bo nie mam zamiaru tutaj. Jeżeli chcę atakować, to potrzebuję dużo fabryk wojskowych. Te dywizje wystawiamy. Oj, widzisz, znowu Andrzejku bym powiedział, ale kusi. Teraz zrobimy tak, proszę pani. Ta kawaleria musi się teraz rozejść jak najszybciej. Tutaj panowie stoją i się bronią. Połowę z tych dywizji zamieniam w piechotę już i brakuje mi 12 tysięcy. Gdybym chciał je zmienić na piechotę, to będzie mi brakowało 900, no kurde, z jakieś 8K sprzętu. Więc będziemy musieli czekać i czekajmy, aż moi drodzy nabierzemy tego sprzętu po prostu i będziemy mogli dalej cisnąć. Okej, okay, kolejny cel narodowy, kolego, tutaj sobie, który wybiorę, to może dworzec centralny Warszawa albo research slot, albo może ten war support bym wziął. Cel ruchu oporu, no niech będzie, dobra, zrobimy to. I zobacz, ty, zobacz jak my się w sumie trzymamy, tylko tutaj jest problem, bo oni mnie atakują mniej więcej z dwóch prowincji, ale ja spróbuję temu zaradzić, wiesz? Tutaj też uderzę na Wrocław, żeby zatrzymać tutaj tą defensywę, w sensie ofensywę, przepraszam, i że może te dywizje tutaj ustoją, nie? Mam 4000 sprzętu, zmieniam was wszystkich w piechotę, już nieważne, że będę miał minus 5000, kogo to obchodzi? Panów zostawiam i patrzcie na ten, czekam, aż tutaj przyjdzie supplysowo, wszystko się poprawi. O, proszę, jaki force attack, haniebny. Tutaj na force attacku mnie atakują, bo powiem wam tak, te AI to są totalni nudziarze w tej grze, albo last stand, albo force attack, kółko, wiesz o co chodzi? Totalni nudziarze, no. Alianci latają? Ty, alianci latają! A nie, to moje polskie odważne maszyny latają tutaj w powietrzu. A, bo Niemcy przyniosły wszystko tutaj. Boże. 90 do 160 dywizji. Lotnictwo? Oj, trochę masz. Holandia dołączyła do frakcji alianci. Zaczyna się, cholera jasna. Aj, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, ale słuchaj na to. Węgrów nie ma w osi. Dlaczego zostawiłem pustą Polskę tutaj? Już ci tłumaczę. Teraz robię taki myk. Uzasadniam cel na Japonię. Wiem, że to może głupie, ale tak robię. Bum. Węgry powinny dołączyć do osi. Jeżeli dobrze to wyliczyłem. Belgia dołącza do aliantów. Cyk, cyk, cyk. Czy Węgry dołączą do osi? Tak. Węgry dołączyły do osi. Wszystko wyliczone perfekcyjnie. No ja teraz anuluję cel z Japonii. Dlaczego to zrobiłem? Zaraz wam wytłumaczę. Kolejne badanie, no to zrób antery. Dlaczego to zrobiłem? Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ teraz zauważcie, że Niemcy będą musiały wejść tutaj i pokryć dodatkowy kawałek frontu, co znaczy, że nie będą mogli przeznaczyć tyle dywizji na głównym froncie, co oznacza, że będą mieli mniej dywizji we Francji, co oznacza znowu, że jest prawdopodobieństwo duże, że będę w stanie utrzymać Francję. Nie wiem, dlaczego tu mam zero logistyki. Tu jest pociągi zapotrzebowanie 107, a mam 80 w magazynie. Ciężarówek mam bardzo dużo, więc nie wiem, dlaczego tu jest zero logistyki. Tutaj sobie usuniemy to i damy sobie priorytet monetyzacji na słaby. Nie wiem, czy to jest bug, czy to jest błąd, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, na razie stoimy tak, jak stoimy. O, i tutaj zobacz, jaka dogodna sytuacja do ataku, bo tu stoją tylko dwie dywizje, bo coraz mniej już jest Niemców na froncie. Boże, nie! Nein! Nicht! No! Please! Francjo, idź stąd! Nie, nie, co za żapojaty, Boże kochany, nie. Dobra, teraz wrzucam pełny pobór, no bo potrzebujemy power, ale jak oni mogli tu przyjść bronić polskiego Lwowa czy coś? Nie, no nie wierzę. Czaisz to? Chłopy Paryża nie bronią, a Lwowa będą bronić. No śmiechu warte. Widzisz, i później się ludzie dziwią, o kach, tobie co odcinek psycha siada. Gościu, jak ja co odcinek mam takie scenariusze, to ty byś chyba w choroszczy już psychotropy przyjmował. Teraz ZSRR chciałby uzasadniać na mnie celo Lwów i tak dalej, wow, 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 co nie oddaj wschodnią Polskę. Mogą robić na mnie cel, jak to jest niemieckie i węgierskie. Więc ja nie wiem, o co ci chodzi nawet, gościu. Znamy się. Trzymamy bardzo mocną defensywę. Wiem, że jakbym puścił plan, to prawdopodobnie bym ich pokonał, ale to seria by się zakończyła już jutro. Teraz pójdę za dzikim ciosem. Dziki cios płonącego Neptuna, tak nazwę ten atak. Płonący Neptun. O Jezus. To brzmi jak jakiś tytuł filmu dla... Już nie będę mówił. Zajmujemy północ. Zajmiemy północ Niemiec, nie? Polski rewanżyzm zrobiony. Zróbmy ten pansłowiański rewanżyzm. Niech już będzie. Stabilizacja powoli rośnie. Staramy się ją uzbierać jeszcze większą, żeby była. Tutaj sobie postoimy u pana... O, tutaj jedna dywizja, no to może zużyjmy to wojsko w ten sposób. Moim celem w tej kampanii jest zajęcie punktów zaopatrzeniowych nad Kostrzyniem i Szczecinem. Wtedy będę w stanie utworzyć taki kordon defensywny tutaj, przy tych, na tych liniach zaopatrzenia i bronić się, nie? Lecz tutaj Francja mnie wkurza trochę, no nie powiem, że nie. Tutaj oczywiście widzę, Francuzi prawdopodobnie się przewrócą, to jest wszystko do przewidzenia. Po prostu ja myślałem, że oni będą mieli, no ale tak jak się broni Lwowa zamiast swoich terenów, no to tak to jest. I zobacz, moje dywizje wchodzą do walki zaraz i patrz, i mają troszkę więcej defa, ale są totalnymi szefami, nie? Brak w zaopatrzeniu? Bronić się. Dobra, to
Katowice trzeba zmiażdżyć. Tutaj ruszaj na Szczecin. Panowie, wasza ofensywa będzie prowadziła na Kostrzyń. Panowie, wojska waszych jednostek też będą prowadziły na Kostrzyń. Oho, dobra. I teraz zobaczymy, czy ta polska ofensywa mi wyjdzie, bo nie ukrywam, bardzo chciałbym, żebyśmy udało nam się zająć Kostrzyń, bo wtedy bylibyśmy w stanie naprawdę bardzo mocno defensywnie się tutaj uzbroić. Mam 7 tysięcy wsparcia. Kurde, to mogę zrobić. Dobra, stop. Nie forsujcie. To jeszcze nie jest wygrane, nie? Nie forsujmy tutaj szczęścia. Tutaj dożymy takim skupiskiem armijnym. Prawdopodobnie to zajmiemy. Oczywiście, że tak. Tu się wycofamy, żeby mi Niemiec nie wszedł na plecy. Świetnie, że mnie atakują tutaj. Dobra, jakbyś ty ruszył tu, a ty byś ruszył tu, a ty byś ruszył tu. Taki, zrobimy taki, wiesz, przeskoczenie dywizji. Świetnie. I teraz tak, kolego, ty ruszasz tu, a ty przechodzisz na drugą stronę, bo chciałbym kostkę. Tutaj jest wszystko okej. Okay. Tutaj, ej, Boże, wchodzą, świetnie. Do przodu, chłopaki, do przodu. Kolejna doktryna, dziękuję bardzo. Mam 250 tysięcy manpowera tylko, więc za niedługo będę jeszcze pomiększał prawo poboru. Kurde, gdyby tu przestali atakować, to miałbym pole do manewru, żeby odbić tracone francuskie terytorium, ale chyba nie przestaną tutaj atakować. Nie wiem, czemu trzy dywizje w Metzcie stoją, nie? W sensie, cofnijmy to tak, bo te dywizje się przydadzą gdzie indziej. Metz ma 10-poziomowy bunkier. O, przestali atakować, czekaj. Może mała kontra, leciutka chociaż, taka pstryk. Czy wyszłoby ci coś tutaj? Ale mają dominację powietrzną nasi. Ty, Andrew, blisko było. What? Nice try. Czekaj, bo oni nie mają organizacji teraz. Teraz ty atakujesz tu. Świetnie, odbiłem francuską ziemię, nie? Tu jeszcze sedan jest francuski, ale dobra, tu się utrzymamy. Żeby tylko... Ojoj, ty. Ty, ja nie widziałem tego. Tu mam 12 dywizji, w razie czego na defensywę na ruski. Ale, o Jezus, ty. Róbmy dalej cele, nie? Tutaj może być ciężko z zaopatrzeniem, z tego co widzę. Ale zdobędziemy sobie tutaj północ, czyli Szczecin. To obrzeża Szczecina bardziej. Spróbujemy, zobaczymy. Na razie atakujemy na takiej mapie. Przepraszam, jeżeli kogoś bolą oczy czy coś. Dobra. Boże, jakbyś tu wszedł, albo... Poczekaj, Andrzej, jakbyś przyszedł tutaj. O Boże, ale super. Dobra, blokujemy przejście Szczecina. I wrzucamy tutaj dwie dywizje na te prowincje. Wiecie dlaczego? Bo o właśnie o to chodzi. Jesteśmy połączeni ziemscy. Ty, Berlin jest mój. Pasion na wieki. Pam, pam, param, pam, pam. Zajmować Berlin? Czekaj, mamy Kostrzyń? Nie mamy linie kolejowe. Okej. Ty, dawaj na Berlin. Chodzę do Berlina. Czekaj, 40 w maju. A, czołgi cofnęli. Ale cwaniaczki, ty. Wezwali Robla samego z Francji, gościu, żeby mnie zatrzymał, cześć. Dobra, tu jest super, nie? Tu jest naprawdę super. Utrzymaliśmy Francję w ogóle. Gościu. Polska ratuje siebie, ratuje Francję i ratuje cały świat przed Armagedonem zombie, nie? Naprawdę, to jest coś wspaniałego. Powiem wam tak, że gdybym miał większe jaja, że tak powiem, to wysłałbym teraz jednostki do Włoch, żeby im pomóc, ale tutaj 18... Powiem tak, czerwońcowi się nigdy nie ufa, nie? Nigdy nie ufaj czerwonemu, chłopie, nigdy. On ci poda rękę, uśmiechnie to się do ciebie, pocałuje cię w policzek, nigdy nie ufaj czerwonemu, nie? Wysłałbym tu wojsko. Jasny gwint, przecież tu nic nie ma. I ja pitole, no, chłopie. Kusi, żeby to wysłać wojsko. Dobra, jak tam zaopatrzonko? Tutaj linie kolejowe nie ma, czyli musimy chyba połączyć jakoś, bo tutaj fajnie by było połączyć linie kolejowe. Tutaj jest połączone, tutaj idzie, ale tutaj nie ma połączenia kolejowego fajnego, więc zrobimy boom. Okej, i tutaj pomoże byśmy połączyli może tutaj taką jakby linią kolejową stąd tutaj też, żeby nie robić za dużej zadymy. Więc okej, Ruscy ode mnie nie żądają ziemi. Mam nadzieję, że Węgrzy będą wchodzili jeszcze głębiej, nie? To było naprawdę super. Ruscy jeszcze nawet nie mają Litwy, Łotwy, Estonii zjedzonej. No. Niemcy się odpalili we Francji, świetnie. Patrz, te dywizje robią sieczkę, no. I będziemy czekać i się bronić. No, Niemcy atakują, ale powiem wam tak, to są już takie ataki rozpaczy, wiesz, bo tutaj widzę, oni lotniczą, nawet nie są w stanie nic ugrać. Ja widzę, że ekwipmentowo jest świetnie. Nie podmieniam ekwipmentu na nowszy, bo ja bym nie dał rady, nie nadążyłbym po prostu z produkcją. A jakbyśmy uderzyliby wszyscy na sedan francuski, próbować go odebrać jakimś cudem, nie? Zobacz. No i chłopie, dziękuję. Tu się zaczyna zabawa, bo ZSRR żąda wschodnich ziem, wiesz co? I to jest cholerna, jasna, ciężka sytuacja, bo zrobimy tak i po prostu przeciągniemy linię frontu w ten sposób, nie? Boom. Weźmiemy sobie pana Kutrzebę, który jest dobrym defensorem i weźmiemy sobie tutaj gościa, który się nazywa, przyjacielu, zobacz, Sosabowskiego. Wiesz dlaczego? Bo on ma fajnego perka, który się nazywa kamuflaż. Zmniejsza obrażenia przeciwko samolotom, a Ruscy będą mieli... Oh, Jezus. Więc sobie zrobimy tak, nawimy tutaj dychę, do tej dychy dorzucimy jeszcze dodatkowe wojsko, żeby były pełne 24 i tutaj, przyjacielu, rozstawimy taką linię defensywną, ponieważ, iż dlategoż jestem święcie przekonany, że Rosjanie będą wykonywali desanty morskie. To jest jedyna rzecz, której oni się znają w tej grze, nie? Jakkolwiek. Dobra, 3, 2, 1, dobra, nieważne. Sanacyjna Polska nie poddaje się bez walki i Ruscy wypowiadają mi wojnę teraz, bo dostają na mnie cel i zobacz, jak to zadziałało pięknie, chłopie. Podbij Zakarpacie, bo Ruscy robili cały czas na mnie cele. Oddaj Lwów, oddaj to, oddaj tamto i teraz robią cel na Węgry. Oddaj Zakarpacie. No i świetnie, wytrzymać tylko 100 dni i mamy to. Jeszcze lastędzik tutaj wejdzie, chłopie. Ile mam karabinów? 14 tysięcy. Boże, gdybym miał ben power, to zawładnąłbym całym światem. Dobra, robimy dodatkowe dywizje. Pan tutaj dołączy. Wypowiedzają mi wojnę. Oczywiście pan Sosabowski tutaj lastędzik. Ty, oni mnie tak... Ty,
dzieje? Poczekaj. Czy ja widzę to, co wy widzicie? Czy my widzimy to razem? Czy po prostu... Czy ja teraz po prostu zabiłem sobie kampanię? Czy to jednak jest... Oj, jestem debilem. Ale warto było. Kurde, warto było, nie? Warto było, muszę wam powiedzieć. Tak wejść czerwonym normalnie w terytorium, nie? Dobra, byleby wycofać te dywizyjki tutaj, świetnie. I jeszcze mamy kawałek litewskiej ziemi, zajęliśmy, świetnie. Wzywamy oczywiście aliantów do wojny. Związek Radziecki sobie nie myślał, że może handlować z połową świata. Czy uda mi się wytrzymać Polską? Czy uda się Francji dominować Włochy i zdobyć razem Niemcy z nami? O tym przekonamy się w kolejnym odcinku naszej miniserii. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka i widzimy się w następnym epizodzie. A jeżeli chcecie zobaczyć losy Polski od pierwszej do II wojny światowej, to kliknijcie w ten materiał.